Panie i panowie, przyszedł czas po raz pierwszy zagrać w sezonie trzecim rozdziału czwartego. Moi kochani, serwery właśnie ruszyły i za chwileczkę wskakujemy do gierki, aby przetestować nowe bronie, nowe pojazdy oraz nowy mityczny item działo z Cybertronu. Przypominam wam, że trwają konkursy na karnety bojowe. Te dwie osoby wygrywają karnet bojowy, gratuluję, a jeżeli ty też chciałbyś go wygrać, zostaw łapkę w górę, zatrzymaj film na sekundę, w komentarzu napisz swój nick z gry Fortnite, tylko poprawny, zaloguj się do gierki i w sklepie z przedmiotami wpisz kod Farel, a to z pewnością zwiększy twoją szansę na wygraną. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz. I jeżeli też podoba ci się moja koszulka z moim kochanym pieskiem, no to wbijajcie na pixieshop.pl. Link do sklepu macie w opisie. Od razu, moi kochani, sprawdźmy sobie, co słychać w sklepie z przedmiotami. Czy mamy jakiegoś nowego, fajnego skinka? Jakiś fajny pakiecik? Coś takiego? O tak! Zestaw Optimus Primal! Pamiętajcie, zanim cokolwiek kupicie, nie zapomnijcie wpisać kodziku Farel. Was nic nie kosztuje, naprawdę sporo pomaga. Dzięki wpisywaniu kodu Farel do sklepu mogę później robić dla was konkursy. Także dziękuję każdemu za wsparcie. Jedziemy z tematem. Okej, no, duży jest ten zestaw, nie ma co gadać. Kupujemy. Pyk. I wyposażamy. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemano! Siema, witam! Stary, kiedy ostatni raz byłeś w Fortnite? Chyba w pierwszym sezonie, co? Oj, z 2 sezony temu, gościu! Dobra, od razu sobie sprawdźmy, jakie są zmiany na mapie. Mamy kilka miejscówek nieodkrytych. Ruiny Rumoru. Cieknąca centrala oraz pnące posiadłości. Stary, lecimy od razu chyba na te ruiny, bo coś mi się wydaje, że tutaj możemy znaleźć naszą mityczną broń. Stary, nie od całej mapy odkrytej, nie wiem, o co chodzi. Ale wiesz mniej więcej, gdzie lecieć, więc lecimy. Mega się jaram, bo ten sezon troszeczkę mi przypomina sezon 8. Wtedy, kiedy był wulkan, on wybucha, była ta grota wielka na środku, kojarzysz? No, no nie, no jasne, że tak. Znaczy, nie grota, tylko dziura, o. No, dziura, wyrwa. Grota, wiadomo, o co chodzi. Tamte hangary były na początku. A, to jeszcze w pierwszych sezonach, to prawda. O, starzy pamiętają. Oczywiście, że tak. Lecimy sobie od razu tutaj i zobaczymy, co jest. Mamy pierwszego gościa. O. NPC-ta. Jest. I mamy... O, i mamy pierwszą broń, stary, też. Uwaga. Sprawdźmy sobie, co to jest za broń, bo musimy też przetestować wszystkie bronie. Broń nazywa się karabin z magazynkiem talerzowym. Okej, zbadajmy sobie go. 27, szybkość 6,2. 45, pojemność magazynka. Pak, strzela szybko. Oho! Ej, fajne. Ej, mocne. Ja mam jakiś dewastator, patrz, nie wiem. A to, ale dewastator, nie, dewastator z tamtego sezonu, XD. To ja się nie nadaję. No nie nadajesz się, ewidentnie. Pogadałeś z tym NPC-tem, co on tutaj ma. Możemy go wynająć, albo ujawnij krąg burzy. Okej, fajna sprawa, fajna sprawa. Dobra, stary. Po cichaczu, z górki na pazurki. Nie, zginiesz. Nie, udało mi się. Dobra, ja sobie zajdę normalnie. Dobra, mamy też standardową pompeczkę. Mamy tutaj znowu tego, tą nową broń, talerzówkę. No to co, musimy szukać tego bossa, nie mam kompletnie pojęcia, gdzie on jest. Są też, widzę, nowe roślinki. Ej, jest coś, przebiłem coś. Okej! Okay. Bumerang był? Stary! Bumerangu nie było, a znalazłeś bumerang? Tak, mam, to chodź. Dobra. Idę, patrz, trzymaj. Stary, to jest epicki bumerang. Wow, poczekaj, rzucimy sobie nim teraz. Rzuciłem i on wraca. Wow. Okej, okay. Ale można rzucić i ponoć go jeszcze chyba zdetonować. Czekaj, jeszcze raz, rzucam. Aha, i on w tym momencie wraca. Dobra, musimy ogarnąć, stare, jakieś kewiki. Bo nie mamy kompletnie nic, abym ci już przyfasolił z czegoś. Słuchajcie, te są nowe rośliny. Patrz na to, stary, ona wybucha. Widzisz, odbiła się i wybuchła. Mega mocne. Mamy też jakieś kwiatki. Ten kwiatek też coś daje? Czy nie? Rozwalmy go. Nie da się go rozwalić. Okej. Okay. Ponoć też można jakoś chodzić po drzewach, więc sprawdźmy to. O! Też są nowe perki. Generalnie są same nowości. Jeżeli chcecie, mogę wam nagrać odcinek, gdzie testujemy wszystkie nowości. Jeżeli chcecie, łapka w górę, to ja dla was taki odcinek przygotuję na jutro lub na pojutrze. Pożegana jest PM-u. Aha, o to niech będzie, a to jest stare. Dobra, już kewiki piję. Zaraz będę gotowy na przyjęcie ciosów. Dobra. Przetestujemy sobie chyba na początku nową broń, a potem bumerang, nie? Ej, strasznie mało skrzynek jest w tej miejscówce, nie podoba mi się w ogóle. Też mi się nie podoba. Okej, okay, ale jestem, stary, gdzieś mega głęboko. W tej ruinie, na samym końcu. Żebyś Optimusa nie znalazł. Ta, on tutaj gdzieś może być, byku, bo tu już jest. Są jego wrota. Jak je otworzyć? Tego jeszcze nie wiem.
Coś trzeba z pewnością wymyślić. O kurcze, komary są! Zbieram komary. I nie gadać, z takimi komarami będę mógł rzucać. Tak, normalnie, stary. Słoik dzikich os, to są osy. Dobra, mam kewika. I mam też chyba nową pompę? Nie, to jest pompka zwykła, okej. Okay. Mam dwa kewiki nawet, stary. I są też rifty. Wskakuję. Dobra. Gdzie jesteś? No ja jestem cały czas w tej świątyni. Okej, okay, w świątyni, to ja ląduję już na ciebie. Okej. Okay. Rozejrzyjmy się jeszcze, tu jest auto do restartu, dobra. Dawaj tam, gdzie byliśmy. Okej, okay, jedziesz, widzę ty rolką. Czekaj, czekaj, czekaj. Jestem. Hop. Raz i dwa. O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Dobra, mam już full. Okej, okay, to można też sobie rozwalić i nafarmić kamienia, tak? Okej, okay, dobra. No i dobra, to co? Testujemy na początku bumerang. 60? Okej. Okay. 6 dyszek, no na spokojnie, a tak szalek jakby rzucił. On podejrzewam tak samo uderzy, ale sprawdźmy jeszcze raz. W głowę. Okej, okay, 60. Ale mocno ci kewa zbił, widzę. No całego, dobra, ale mam jeszcze. Okej, okay. Jak coś, to masz tu jeszcze mgiełkę, ci dam, pyk. Dobra, dobra, na spokojnie. Czy jest nowy perk? Nie ma nowego perku, niestety. Okej, okay. Przetestujemy sobie teraz tą nową broń. Co prawda zielona, ile bije w głowę. Co o, tu mamy? Skrzynia. Okej. Okay. Bez kewika. Dobra, sprawdźmy, ile bije pierw w głowę. 44, nieźle, a w ciało 27. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Całkiem nieźle. I ma bardzo dużo amunicji, nie? 45? Sporo. Musimy jakiś sposób ogarnąć na tego Optimus Prime'a, bo to stary da się jakoś włączyć, coś a zrobić. Jakiś przycisk. No właśnie. Powinniśmy coś zabrać, jak na trailerze. Ponoć można chodzić po drzewach. Sprawdźmy to. Okej. Okay. Jak niby? Okej. Okay. Czy da się? No nie da się. Stary, ja tu coś znalazłem. Okej. Okay. Ale da się wjechać tyrolką na drzewo. I teraz... Już idę do ciebie, Wyku. Dobra, dobra. I teraz po tych drzewach normalnie można tutaj sobie chodzić i... O kurde! I można spaść szybko. I można sobie na przykład kampić. No... To będzie mega ciekawe w tym sezonie, na pewno. Wow, 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 komary, komary biją! O, widzę, 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 lecą! Ty, i co, one tak będą mnie ganiać? Ała! Spadajcie ode mnie! Można je zastrzelić? Tak! Można zabić komary! Ale niksa! Albo ich... Albo je jeszcze bardziej rozwścieczyć. Byłeś tu? Czekaj, nie pamiętam. Nie pamiętam, nie pamiętam, ale może... O, właśnie! Daj przedmiot. Jeśli chcesz przejść, daj mi coś w zamian. Dobra, damy to na przykład. Czekaj, nie. Nie, musi być coś lepszej jakości. Słoik komarów. Okej. Okay. Bumerang, ty. Ej, coś mi się na mapie oznaczyło. 105 metrów ode mnie. Czekaj, czekaj, gdzie? Ej! Otworzyło się, stary! Co jest? Bumerang mi wziął! Czyli musi być item minimum epicki. Ej, ej, drzwi się zamknęły znowu. Wracaj, wracaj, dobra. Stary, czy ty to widzisz? Jaka co kozacka komnata? Wow, heavy snipa. Co jest? Heavy snipa, stary. Ja będzie... pierdziule. Trzeba będzie przetestować, czy bije faktycznie na hita, ale to dopiero na sam koniec. O, stary działko Cybertronu. Ono wypada z... Wypada... Ole, jest wielkie. Normalnie wypada ze skrzynek, moi kochani. Ale będzie tutaj teraz Wiksa. Ale będzie strzelane we mnie. Będzie, o. Będzie, mam też jeszcze jakiś klucz, Byku. Czy ty już masz full kewa? Zbadajmy. Tak, mam full kewa, dobra. Ale ty nie ma podanego damage'a. Stań, stary, z przodu, koło tej skrzynki. Jak ja cię dupna. No dawaj. A, tutaj stoisz, okej. Okay. Ładujemy. Tak z wyczuciem, z wyczuciem. Puuu! 110! Wczosnek! Dobra, leczonko, leczonko! Czy ty przerwa. Widzisz, jaki to dało damage? Zobacz, wszystko jest rozwalone w koło. Wow! Dobra, zabieram. Po ile bije komar? 16! 16! Nie, uciekaj, nie. Uciekaj, 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 szybko! Tak, nie rób. Dobra, szybko, dawaj, szybko, 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 szybko! Ty rolką tu, nie? Ej, czy mi się wydaje, czy deszcz pada w Fortnite'cie? Nie, deszcz pada. Nie pada. Mi u mnie pada! Pada. A bo ty masz jakąś grafikę pewnie tak, obciętą. Tak, ja mam pewnie najgorszą, no. Ale jak widzicie, to? Jest pogoda. Okej. Okay. Tą linię taką w górę, ten laser świecący? Nie, to tylko ty raczej widzisz, bo coś zrobiłeś, tylko jeszcze nie wiadomo co. No i...
No a nie, jest! A, to jest ta skrytka, dobra. I z niej itki teraz będą spadały. A to było już w tamtym sezonie. Tak, tak, tak. A, dobra. To tylko to masz? No, to bo to mi się tak świeciło, no, w znaczy. O, stary, no. Jak ja wykluwam zwierzątko. Co jest? Zobacz na to, byku! Raptor! A, czekaj, a bym chciał cię ugryźć nim? Mogę? Już ugryzłeś. Ale nie da się nim biegać, nic zrobić. Nie, nie da się. Czekaj, skok, spacja. Okej, przytrzymaj sprint. Nieprzypisany mam sprint niestety, będę musiał to zrobić po tej gierce. No ale jak widzicie, są raptory, które możemy sami wykluwać. Więc mega fajnie. Ej, jest też księżyc na niebie. Widzisz to? Rzeczywiście. Jak w Minecrafcie. Dobra, rozwalmy teraz coś na przykład z tego kanona. Dobra, otwarta skrzynka jest. Biorę wszystko. Okej. I na jaką ta amunicja działa? Pewnie na amunicję normalną od RPG-a. Ej, a weźmy mnie wieć tym raptorem, jakbyś chciał mnie potrącić autem. Nie, bo nie mam sprintu przypisanego, wiesz? Aha, dobra, dobra, dobra. Ale sprawdzimy to na pewno, czy się da potrącić. W następnym odcinku z Pogromców Mitów, moi kochani, więc... subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie zrobiliście. Dobra, co nam tu wypadło? Nic ciekawego, nie? Nie mamy nowego itemka. Nie. Zebrałem tylko kewiki i to tyle. Okej, okay. Masz tutaj ślurpa, byku. Wypij, bo musimy sprawdzić jeszcze heavy snipe w ciało. A czy no ja mam full HP, nie? Jeśli o to chodzi. A, masz, tak? Dobra. Ile? 132 w ciało. No dobra. Czekaj. Ale dajmy zbadaj. Boję się, że jest szansa uderzyć za 200 w głowę, nie? No na pewno tak będzie, stary. To może na chwilkę jeszcze się z tym wstrzymajmy i jeszcze raz uderzmy z kanona. Ale w głowę teraz. Masz full? No dawaj. Okej, okay, ładuję siłę. 110. Tyle samo. Dobra, wypij jeszcze raz tego ślurpa i teraz uderzę, ładując kanon tylko tak lekko, tak pik. Dobra, mam 150, dawaj. Okej. Okay. Takie szybkie kliknięcie kanonem, co się wydarzy? Czekaj, bo muszę teraz perki powklikiwać. A nie! Dobra. Wystarczy raz kliknąć i ten kanon sam się nakręca. On ma takie opóźnienie, delay ma. Dobra, zobaczmy, ile dinozaur bije taki. Uderz go tam. Czekaj. O, tu jest, mam go. Okej. Okay. Atakuje mnie. Uwaga. 25. Okej. Okay. Ej, szybkie. Ej, są. Dwa mnie walą. A, bo ten jeden mu jest. Okej. Okay. Nie, maruj. Stop. Zostaw go! Zostaw szaka! Możesz go okiełznać, chociaż na chwilę. No właśnie, nie mogę. No zostaw go! No. Ja pierdzielę, jakie to jest agresywne. Czyli fajnie wiedzieć, że raptor od razu was broni, nie? To jest mega fajne. No i mamy w tym sezonie te drzewa takie zbajerowane, zobaczcie. I można sobie wskoczyć na gałązkę i tutaj kampić. To będzie bardzo irytujące w late game'ie. Mamy też butelki ze staminą, więc fajnie, że one zostały. Hop, zginę. Dobra, żyję. Okej, okay. Tutaj coś się takiego świeci, dobra. No jak takiego na przykład drzewa sobie zejść na spokojnie, żeby się nie dać zabić? Hopsa. Chyba po tyrolce, nie? No ale faktycznie te drzewa są tak zrobione, że można było po nich chodzić, nie? To nie jest tak jak kiedyś, że były dziury w liściach. Mhm. Więc taka zmiana, mega fajna. Ogniska działają? Oczywiście, że działają. Są takie pnącza, po których można grindować. Dobra, lecę zobaczyć te pnącza. A, no, widzę już to, no. Właśnie chciałem też to sprawdzić. Ej, spoko, jak w awatarze trochę. Ale w jedynce, bo ja dwójki nie oglądałem jeszcze. Nie, w jedynce, ja dwójki też. O, jest i błoto, spokojnie. Jest i błoto. Okej, okay, rzuciłem osy. I ponoć one się odczepią, jak jesteśmy w błocie, tak. Spójrzcie na to. Osy nie wchodzą w błoto. Więc fajnie. Zobaczmy sobie tu jeszcze tylko te pnącza. Okej. Okay. Wow. Dobrze to wygląda. Ale jest giga dużo nowości. Warto było jeden sezon przespać. Wszystko jest nowe. Można zawrócić? Tak, jak widzicie, możemy też na tych pnączach zawracać. Generalnie tutaj sam środek jest taki nowy. Fajnie, że nam strefka dopisała, bo prawie wszystko sprawdziliśmy. Ale z pewnością jeszcze jest wiele ukrytych rzeczy, o których nie wiemy. Moi kochani, więc w takim razie zostawcie wszyscy łapeczkę w górę,
Ja teraz lecę dla was nagrywać kolejny odcinek. Jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o kodziku Farel w sklepie. Bierzcie udział w konkursie. Wyniki konkursu w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!